Panie prezesie, pani minister, parlamentarzyści, samorządowcy, szanowni państwo. Mam takie trudne zadanie, bo co ja mam teraz powiedzieć, jak pan prezes już wszystko powiedział? No, ale spróbuję. Nasz okręg, okręg 26, to powiedziałbym taka prawie, że Polska w pigułce. Mamy tu wiele bardzo różnorodnych regionów, które można powiedzieć reprezentują to, co jest w naszym kraju. Mamy Gdynię, Małe Trójmiasto Kaszubskie, czyli fragment, sporą część aglomeracji trójmiejskiej, dużej metropolii. Mamy tereny Kaszub, zamieszkałych przez Kaszubów, jak sama nazwa wskazuje, osoby niezwykle przywiązane do tradycji, do własnej tożsamości, również do własnej odrębności, w której pokazują, że bogactwem polskości jest też różnorodność, że w polskość można wpisywać się na różne sposoby. Też teren, na którym panuje szczególny etos, etos ciężkiej pracy, etos wierności, wierności Bogu, wierności rodzinie. Te wartości, które były przeniesione przez bardzo trudne czasy i zachowane właśnie na Kaszubach. I wreszcie teren dawnego województwa słupskiego. Miejsce, gdzie toczyła się ta wieloletnia praca nad przywróceniem polskości. Bo to tak zwane ziemie odzyskane, zakończone sukcesem. Tu jest teraz Polska, tu jest żywe polskie serce. Ale też tereny szczególnie dotknięte transformacją ustrojową, które tutaj szczególnie dużo w latach 90. wycierpiały. Szanowni państwo, już zacząłem wspominać o tym i jeszcze dwa słowa powiem o tej najnowszej historii, która nas tutaj, jak jesteśmy na tej sali, bo widzę osoby i z Gdyni, i z Małego Trójmiasta Kaszubskiego, i ze Słupska, i z Chojnic, i Kaszubów bardzo dużo. I z Ustki, tak. Dobrze. I z Bytowa. Na Bytów to Kaszuby by przecież. To już się kwalifikuje. Witam państwa wszystkich serdecznie. Z Miastka też. Szanowni państwo, ta nasza najnowsza historia to historia bardzo trudna i często tragiczna. To tutaj wykonała się zbrodnia pomorska. Pierwsze masowe mordy II wojny światowej, kiedy to w pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach wojny próbowano tutaj całkowicie zniszczyć polskość, wymordować polską elitę w Piaśnicy, w Szpęgawsku, w Dolinie Śmierci pod Chojnicami, w wielu innych miejscach. To tutaj miał miejsce fenomen Gryfa Pomorskiego, lokalnej kaszubsko-kociewskiej organizacji, która walczyła o wolność, o niepodległość Polski. To tutaj miały miejsce zrywy wolnościowe czasów PRL-u. Grudzień 70, masakra grudniowa w Gdyni. Tam w pieśni o Janku Wiśniewskim jest fragment Chłopcy z Grabówka, Chłopcy z Chyloni. No mój Boże, ja większość życia mieszkałem na Chylonii, przy ulicy Chylońskiej. To było o rodzicach moich kolegów z podwórka. Sierpień 80 roku. Wielki, wspaniały zryw Solidarności. Czy wreszcie te, nie zawaham się użyć tego słowa, tragiczne lata początku lat 90., kiedy wielu Polaków, zwłaszcza tutaj, z dnia na dzień dowiedziało się, że właściwie w Polsce są zbędni, że są niepotrzebni, że właściwie nie są ludźmi, tylko ubocznymi produktami transformacji. To wszystko nas ukształtowało, to wszystko przeżyliśmy. I w perspektywie tego, co przeżyliśmy, musimy patrzeć na nowe wyzwania, które przed nami stoją. Na wielkie wyzwania, które przed nami stoją, ale myślę, że już nie tak trudne, już nie tak tragiczne. Możemy do nich podchodzić z dużym optymizmem. To jest to wyzwanie, będę to często mówił, o którym już pan prezes wspominał, wyzwanie wielkiego konstruktu ataku ideologicznego, który jest do nas importowany z innych krajów, procesu takiej socjotechniki społecznej, na której końcu ma być człowiek bez właściwości, człowiek, który nie jest w niczym zakorzeniony, który nie ma żadnej tożsamości. Dlatego atakuje się patriotyzm, przywiązanie do własnego narodu. Słyszymy, że to właściwie faszyzm, że tego się trzeba wstydzić. Jest atak na wiarę, na Kościół. Słyszymy, tego też się trzeba wstydzić, że powinniśmy się wyrzec naszych chrześcijańskich korzeni. To jest atak na rodzinę. To jest właśnie twierdzenie, że rodzina jest jakimś siedliskiem patologii, że trzeba ją zwalczyć albo przynajmniej przemodelować. No tu nasza odpowiedź na te wszystkie wyzwania jest niezwykle prosta. My nigdy nie będziemy się wstydzić Polski. My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy dumni z Polski. My nigdy nie będziemy wstydzić się naszej wiary, naszych chrześcijańskich korzeni. Chrześcijaństwo jest wpisane w istotę polskości. Nigdy też, przynajmniej dopóki Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica będzie miała coś tutaj do powiedzenia, nie pozwolimy, żeby z ideologiczną agresją wdzierać się do rodzin. Żeby ideologiczna agenda niszczyła polskie rodziny. Polska rodzina to jest podstawa naszego społeczeństwa, to jest podstawa naszego narodu. Każdy ma prawo w swojej rodzinie żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, w zgodzie z wiarą przodków,
ma prawo zgodnie ze swoimi przekonaniami wychowywać dzieci. I nigdy nie dopuścimy do tego, żeby było inaczej. Nawet powiedziałbym, co może nietypowe, że w tym sensie Prawo i Sprawiedliwość jest partią świętego spokoju, w dobrym rozumieniu tego słowa. To znaczy tego, żeby każdy mógł w swoim domu żyć tak, jak chce. Żyć w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Żeby to, kto tam z kim sypia lub nie sypia, to była prywatna, intymna sprawa, a nie sprawa, o której dyskutują politycy, którą biorą na sztandary, w imię której odbywają się marsze, a zwłaszcza nie sprawa, która, w sprawie, o której mają być indoktrynowane dzieci w szkole. To naprawdę na to nie pozwolimy. Ale jest też inne wielkie wyzwanie, o którym też pan prezes wspominał. Wyzwanie transformacji polskiej gospodarki. Wielkiej transformacji polskiego systemu gospodarczego. Czym on się charakteryzował przed rokiem 2015? Jeżeli spojrzymy na niektóre wskaźniki, to one lepiej lub gorzej, ale jakoś tam rosły. Na przykład rósł produkt krajowy brutto. No, rosły też miliardy wyłudzane przez mafie VAT-owskie, ale to inna historia. Rosła też liczba godzin realnie przepracowywanych przez rok przez pracownika. W tej liczbie godzin Polacy byli już dużo przed Europą Zachodnią. Znacznie więcej statystycznie w roku jeden Polak pracował niż Niemiec, Francuz, Hiszpan. Tyle co właściwie w krajach takich dalekowschodnich, które słyną z tej pracowitości. Polacy też są bardzo pracowici, nie dajmy sobie mówić, że jest inaczej. Ale coś malało. Spadał na przykład udział płac w produkcie krajowym brutto. Ten coraz większy produkt krajowy, który był wypracowywany, w coraz mniejszej części zostawał w kieszeniach Polaków. Polska była krajem, który właśnie opierać się miał na taniej sile roboczej. W tym światowym podziale dóbr miały nam przypadać prace mało ważne, proste, nie wymagające wysokich kwalifikacji, nie wymagające kapitału i przez to bardzo niskopłatne. Są takie gospodarki na świecie, które opierają się na takiej prostej eksploatacji zasobów naturalnych. Na przykład gospodarka Rosji to w znacznej mierze opiera się na eksploatacji ropy i gazu. Do 2015 roku gospodarka Polski opierała się na eksploatacji Polaków. I co więcej, ten zasób naturalny, który jest ze swej natury odnawialny, był eksploatowany tak rabunkowo, że przestał się odnawiać. Że młodzi Polacy nie widzieli swojej przyszłości w kraju. Albo emigrowali, albo pozostając w kraju, znacznie rzadziej decydowali się na zakładanie rodziny, na powiększanie rodziny, bo po prostu czuli, że no nie mogą sobie na to pozwolić. Nie mieli tego elementarnego, życiowego bezpieczeństwa, poczucia, że za rok, za dwa, za pięć będą mogli zapewnić podstawowe potrzeby swojej rodziny. To już w znacznej mierze zmieniliśmy. Szereg programów uruchomionych przez Prawo i Sprawiedliwość to zmienił. Ale oczywiście to nie jest praca wykonana. Ten model transformacji całej gospodarki, ten kierunek, który wskazujemy, w kierunku gospodarki dobrobytu, gospodarki wysokich płac, gospodarki opartej na polskim kapitale, na rozwoju, który jest samopodtrzymywalny, bo proszę zwrócić uwagę, że taką montownię, taką dla taniej siły roboczej, czy jakieś call center dzisiaj jest w Polsce, jutro może być w każdym innym kraju na świecie, gdzie będzie można jeszcze mniej zapłacić pracownikami. Potrzebujemy miejsc pracy dobrze płatnych dla osób wykwalifikowanych, wysokokapitałowych i to pozwala też uniknąć tej pułapki niskiego dochodu. Tego, że oto Polacy nie mają pieniędzy, więc właściwie mało co kupują, a jak już to byle najtaniej, więc też żeby się utrzymać na rynku trzeba jak najtaniej produkować, więc trzeba też ludziom mało płacić. Zaklęty krąg, my z niego wyszliśmy. Pokazaliśmy, że są w Polsce pieniądze, wystarczy je zabrać na przykład mafiom i oszustom podatkowym. Przekazaliśmy je do kieszeni Polaków. Oni zaczęli kupować, mamy wzrost gospodarczy. Jak kupują, to i trzeba wyprodukować, to i trzeba firmy, więcej ludzi mogą zatrudnić, ludzie mogą więcej zarobić i gospodarka się rozkręca. Ten model przeszły wszystkie rozwinięte państwa Europy Zachodniej i my nie możemy pozwolić na to, żeby Polska od tego odstawała, żeby Polska miała być krajem jakiegoś niskiego czy średniego rozwoju. Ale szanowni państwo, ten rozwój musi być dla wszystkich. To też była jedna z ogromnych bolączek przed rokiem 2015, że oczywiście można było w Polsce całkiem przyzwoicie, wygodnie, na całkiem wysokim poziomie żyć, ale pod paroma warunkami. Pod warunkiem, że się nie urodziło w rodzinie wielodzietnej. Pod warunkiem, że nie jest się seniorem. Pod warunkiem, że nie mieszka się na prowincji. No chyba, że jeszcze taki warunek, że jak ktoś miał tatę w stopniu majora SB lub wyższym, no to wtedy już kariera otworem. Więc to, co jest celem naszej polityki gospodarczej, to żeby ten rozwój, żeby te dobra, które wytwarzamy, żeby one były naprawdę wspólnotowe, żebyśmy byli wspólnotą. Żeby nie było tak, że wiele z tego dobra, które mamy,
Od służby zdrowia, jaka by ona nie była, przez dobra kultury, przez jakąś rozrywkę, to też jest dla ludzi. To one niby są dla wszystkich, ale w praktyce nie dla wszystkich, bo są ogromne rzesze społeczne, których na to nie stać. Są ogromne rzesze, które na przykład nie dojadą, bo nie mają drogi powiatowej czy gminnej, bo nie mają połączenia autobusowego, bo mieszkają gdzieś z dala od najbliższego szpitala, przychodni, teatru czy czegokolwiek innego, z czego chcieliby skorzystać. To jest ten wielki projekt. Ten pomysł Platformy Obywatelskiej, żeby dorzucać, dosypywać jeszcze do lokomotyw. To model polaryzacyjno-dyfuzyjny tak zwany. On się udawał w połowie, to znaczy świetnie wychodziła polaryzacja. Czyli odjeżdżały niektóre regiony i tereny. Gorzej było z dyfuzją. To znaczy już potem reszta nie była podciągana. No więc pomysł, żeby coraz szybciej dosypywać do lokomotywy tak, żeby ona zaczęła gubić wagoniki, to jest pomysł szalonego maszynisty. Mówimy nie. Lokomotywa jest po to, żeby ciągnęła wagony, żeby ten pociąg cały jechał, bo w nim wszyscy razem siedzimy. Nie możemy nikogo zgubić. Nikt nie jest w Polsce zbędny, nikt nie jest w Polsce niepotrzebny. Dla każdego Polaka w Polsce musi być miejsce. I widzimy to w naszym regionie. Widzimy te toczące się już wielkie inwestycje, też pan profesor o nich wspominał, chociażby w Gdyńskim Porcie, który zwiększa swoje przeładunki, inwestycje w dostęp do portu, w linie kolejowe, to skomunikowanie Kaszub, również ten, nie tylko ten wymiar towarowy, ale też osobowy, rewitalizacji linii 201, dawnej magistrali węglowej, to rewitalizacja linii kolejowej do Słupska, to postępująca w kolejnych etapach budowa trasy S6, to zresztą przyznam gorący temat Słupsku, no to wyjątkowa bezczelność, żeby formacja, która nie zostawiła prawie połowy środków w Krajowym Programie Budowy Dróg i Autostrad, teraz zarzucała Prawu i Sprawiedliwości, że przyszło i stwierdziło, że tych środków nie ma i robi co się da, żeby te budowy kontynuować. Także trasa S6 oczywiście też będzie i jest już etapami realizowane, już pierwsze łopaty pod ten fragment trasy kaszubskiej będą wbijane. Ale przecież nie tylko drogi krajowe, drogi powiatowe, drogi gminne, ogromny program Funduszu Dróg Samorządowych. Uruchamiamy za chwilę w nowej kadencji, jeżeli oczywiście będziemy rządzić z woli wyborców, podobne programy inwestycji w placówki służby zdrowia, w placówki oświatowe. Wydźwigamy całą Polskę, całą, bo to jest ten nasz podstawowy przekaz, że jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy razem, że nikt nie zostanie zostawiony z tyłu, że koniec końców również ci, którzy są młodzi, zdrowi, bogaci, którym się powodzi, też zyskają na tym, że będą w jednym kraju z ludźmi, gdzie każdy znajduje swoje miejsce, bo to też będą przyszli klienci na przykład dla ich biznesu. Jeżeli będą mieli trochę pieniędzy w kieszeni, będzie ich stać na to, żeby wziąć rodzinę do restauracji czy wziąć rodzinę do kina, no to też ktoś będzie tą restaurację prowadził, na niej zarabiał. To są sprawy zupełnie oczywiste. Szanowni Państwo, mówiłem tu trochę o przeszłości i to jest wielki obowiązek pamiętać o przeszłości, o przeszłych pokoleniach, o bohaterach, ale jest obowiązek, uważam, jeszcze większy, a to jest obowiązek wobec pokoleń przyszłych, wobec tych, które przyjdą po nas. Mamy fenomenalną wręcz sytuację. Jeżeli spojrzymy w historii Polski, to nie wiem, kiedy taka dobra sytuacja była, może w XVI wieku, XVII, później już upadek I Rzeczpospolitej, zabory, wojna światowa, krótki przebłysk dwudziestolecia międzywojennego, II wojna światowa, komunizm, no, naprawdę mamy znakomitą sytuację. Mamy państwo bezpieczne. Zrzuciliśmy z pleców garb złodziejstwa mafii. Jesteśmy zabezpieczeni sojuszem z wielkim mocarstwem. To jeżeli tej szansy nie wykorzystamy, to naprawdę następne pokolenia nam tego nie wybaczą. Teraz możemy zbudować przyszłość dla Polski na pokolenia. A dla Polski to zawsze podkreślę, dla wszystkich Polaków. Dla każdego z nas, dla każdego z naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń. Tylko warunek oczywiście jest jeden, pierwszy, znaczy warunków jest kilka, ale ten pierwszy podstawowy, to musimy wygrać te nadchodzące wybory. To wszystko dobrego, co udało się zrobić, to nie jest dane wiecznie. To jeszcze można w znacznej mierze zaprzepaścić czy odkręcić, a plus przede wszystkim no, mnóstwo jeszcze pozostało do zrobienia. Dlatego, szanowni Państwo, już kończąc, powiem tak, no dzisiaj tutaj spotkanie w bardzo wesołej atmosferze, podniosłej, radosnej, ale od jutra rana musimy ruszyć do ciężkiej pracy. Od jutra rana musimy przekonywać wyborców, musimy spotykać się z ludźmi. To już się dzieje, ale te wysiłki jeszcze trzeba podwoić i potroić. Później zmobilizować się i pójść na wybory, bo to też zupełnie co innego, jak ktoś mówi ankieterowi, na kogo głosuje, ale wynik rozstrzyga ten, kto rzeczywiście poszedł i wrzucił tą kartkę do urny. I jeżeli 13 października, w co jestem przekonany, to zwycięstwo będzie, jeżeli będzie kolejna kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę... Naprawdę, szanowni państwo, nie ma rzeczy, których jako Polska moglibyśmy nie osiągnąć. Zobaczcie, taka potęga, wrócę do początku, o tym mówiłem. Chcieli nas tu zupełnie wymordować, tu nas w ogóle miało nie być. Tu miało nie być Polski, tu nikt nie miał mówić po polsku. A tymczasem, gdzie oni są, a gdzie jesteśmy my? Gdzie jest komuna i te dywizje sowieckie?
gdzie jest ta wszechpotężna platforma z wszystkimi mediami, służbami i wszystkim, wydawałoby się niepokonana w warunkach nowoczesnej demokracji. Naprawdę możemy wszystko. Musimy tylko się zmobilizować, musimy zwyciężyć. I co? Jak myślicie? Zwyciężymy? Dziękuję.